Dzień dobry, witajcie. Patrzcie, ile tu leży kartonów. Muszę pochwalić, słuchajcie, tego oto młodego dżentelmena, mego męża. Bo Andrzejowi nie trzeba przypominać co pół roku. Nie w tym przypadku, bo czasem się zdarza. Ale słuchajcie, Andrzej po pracy wziął się do pracy. I jak widzicie, tutaj powstaje nasze łóżko. Andrzeju, jak wrażenia ze składania? Mam dosyć. Biedny jest Andrzejek, ale słuchajcie, naprawdę od razu po pracy wziął się do pracy i jak widzicie, tutaj już jest część tej takiej wyjeżdżającej skrzyni. W ogóle to nie jest pierwszy mebel, który złożyłem, zaraz wam Kasia pokaże, ale dostajecie to w trzech kartonach, nie? I to jest podzielone na trzy etapy, skrzynia, rama i szuflady, nie? I żeby złożyć pierwszy etap, trzeba wybebeszyć wszystkie trzy kartony. No jaki to jest sens? No bez sensu. I tak musicie te elementy podupić tutaj w okolicy, bo i trzeba z kartonu wszystko zrobić i składowisko, bo w różnych pudełkach są różne części. No tak, nach. No to prawda. No, także tak. A złożyliśmy dzisiaj konsolkę i to jest chyba taki złoty środek pomiędzy, dosłownie złoty, pomiędzy jakością a ceną, bo tak przyszedł i takie jakość wykonania tego jest adekwatna do kwoty 400 zł. No, ta konsolka, ogólnie powiem wam, że ja się zaskoczyłam, wy może jesteście bardziej świadomi, ale takie pierdolamento ozdobne to są drogie rzeczy. Takie fajne konsolki, które znalazłam, kosztowały 1500, 2000, no trochę sporo, więc kupiliśmy taką budżetową wersję. No niestety jej budżetowość było widać tam gdzie nie gdzie w jej wykonaniu, ale Andrzej tak ją złożył, żeby te fragmenty, gdzie tam jest coś nie halo, przylegały do ściany, tak żeby nie było ich widać. No i stoi sobie już pierwszy nowy mebel. To słuchajcie, zawiśnie jeszcze lustro w złotej ramie. Taki jest plan. Jak widzicie, tutaj składa się łóżko. Przyszedł do nas jeszcze jeden mebel i jest to stół, taki duży stół jadalniany. No natomiast Andrzej walczy sam, bo ja zrobiłam obiad i wróciłam do pracy. Teraz tak. Mamy w sumie chińską kredarkę od ojca, ale ona zawsze jest rozładowana, mamy chiński akumulatorek i nigdy tego nie ładuje. Mam takie, kurde, weź to teraz wkręć. Sześć takich, nie? Gdzie już wkręciłem pierdyliard śrubek. No ale cóż, jedziemy ręcznie. Biedny jest Andrzejek, ale no słuchajcie, musicie jakieś brawa tam uskutecznić dla niego w komentarzach, bo on naprawdę bardzo dzielnie walczy. Już proponowałam, żeby odpuścił, ale Andrzej jest twardy i mówi, że już to łóżko dokończy. Stół sobie odpuścimy. Weźmiemy się za niego jutro. Chyba, że będę miał jakiś zryw. Znaczy ja myślę, że stół będzie łatwiej złożyć. Bo to będzie trzeba po prostu przywiercić. Przywiercić. Jak to się mówi? No to dam ci śrubokręt. No nie, no w sensie chodzi mi o to po prostu, że będzie mniej kroków. No, znaczy to będzie upierdliwe skręcenie tego stelaża, w sensie tego... No, tego co wyjeżdża. No, no tak, to wiadomo, nogi i kurde i blant. No właśnie o to mi chodzi, że sama tak główna część. Jest, nie? No, to prawda, w sumie tak. No, także ja bym odpuściła dzisiaj, jutro wrócę z pracy i może będę miała więcej czasu. Zobaczymy, jak skończę to w godzinę, to może jeszcze będę miał siłę na resztę. Andrzej... Ale jest strasznie gorąco. Andrzej, słuchajcie, z mężem na medal. Może zamknąć okna i otworzyć tą klimę włączyć? Nie. Biedny Andrzejek. No ale muszę go porzucić. Wracam do pracy. Przyjdę do was tu z powrotem, jeżeli... Andrzej, może nie, źle powiedziałam. Nie jeżeli, bo ja wiem, że Andrzejek skończy, więc przyjdę tu z powrotem, jak Andrzejek skończy, żeby wam pokazać. Wiesz, musiałem go sprzątać. Ja się nie brać nie będę. Trzeba będzie to umyć. I po odkurzeń, bo tu wirusa wszędzie. Dobrze. Dobrze. Tak zrobię. Dobra, zmykam do roboty. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Na żywo jest bardziej pomarańczowo, ale wydaje mi się, że w kamerze wygląda też nie najgorzej. Andrzeju, jak twoja walka z łóżkiem Ikea? 5 godzin. Dosyć. Ale Kasia mi pomogła, bo był jeden mały fuck up.
A te instrukcje, mimo że śledziłem tak, żeby kurde wszystko spasować ideolo, tam gdzie są te dziurki, to jedno założyłem lewo na prawe i trzeba było zdemontować, ale Kasia mi pomogła. To poszło w miarę szybko, ale zeszło się z tym masakrycznie dużo czasu. Nie było to trudne, w sensie poza tym jednym krokiem instrukcji, które kurde wystarczyło, żeby nalepili strzałeczkę top albo down, nie, na elemencie i byłoby prościej. A poza tym to całkiem spoko. No, próbowałem sobie odpalać coś na YouTubie, żeby zobaczyć, i tam Hindusi i inni tacy ludzie próbowali to tam na trzech częściach, ale to oglądać filmik godzinę, jak składać mebel, no leci z instrukcją i tyle. Nie jest to jakoś wybitnie skomplikowane. Dwa tłumaki, takie jak medały zapierane. Jest to złożone. Zostało nam położenie materacy. Materacy mam akurat te najdroższe z tego wyboru, bo pozostałe są dwa piankowe. To jest opcja budżetowa, albo materac sprężynowy. Myśmy poszli w te materace sprężynowe, no bo żeby się tak nie wygniatały, nie? Mhm. Więc zapraszamy do obejrzenia. Ale czerwona się ściana zrobiła od nieba. Dobra, i powiem wam, słuchajcie, że to jest ten popularny model łóżka, jak to się nazywa? Brimnes. Hemnes to jest to Brimnes. Tak. To jest, słuchajcie, Brimnes i no spasowanie tego mogłoby być trochę lepsze, nie wiem czy widzicie, ale te szuflady nie wchodzą. Tak jakby ale. Jedna strona tej szuflady odbija. Do ogarnięcia. Ale do ogarnięcia zobaczymy co będzie jak schowamy tam, wiecie, rzeczy. Ja wam pokażę też jak wygląda drugi stelaż. Drugi stelaż wychodzi po prostu tu. Drugi ma teraz taki sam wymiar. Będzie tu siedział, a tak to normalnie. Jeden materac na drugim jest, także jak jedna osoba śpi, to ma turbo wygodnie. No i zaraz przetestujemy, trzeba materace rozpakować, bo one są zapakowane próżniowo, więc urosną. Muszą odleżeć. Czy to znaczy, że otwieramy to, żeby położyć jeden obok drugiego, czy położymy jeden na drugim? Jeden na drugi. Okej. No, to dawaj Kasia, a zaraz odbyć, jak wygląda to z materacem. I tak, słuchajcie, prezentuje się łóżeczko z materacami. Ja widzę, szczerze mówiąc, że one jeszcze nie spęczniały odpowiednio, ale w sumie materac chyba potrzebuje na to aż 2 dni. Tak mi się wydaje, że tak jest w instrukcji. Widać, jak ja tu przychodzę, to widzę, że one robią się jakby coraz wyższe. Tak mi się wydaje. Wynieśliśmy już kartony, jesteśmy w piżamkach. Tutaj zrobię wam taki sneak peek piżamki Andrzeja. Kermity. Więc już się nie pokazujemy, wrócimy do was jutro przy składaniu stołu. The next day. Dzień dobry, ja przyjechałam z biura. Zaraz, słuchajcie, już 17:00. I widzę, że Andrzejek od razu po pracy. Tylko chyba pracowałeś coś dłużej, co? Nie, no zjadłem obiad. A no tak, no w sumie ma to sens. Się wziął, słuchajcie, za stół i tutaj uskutecznia takie drobne układanki. Andrzej dzielnie walczy, najpierw trzeba połączyć, w ogóle jak się składa, to trzeba stół najpierw spiąć w całości, a on ma 2,70, słuchajcie. Ale się mieści. Więc... Nawet ma teraz więcej, bo są większe przerwy. No tak. No. Bierzemy się za skręcanie. No i tak, słuchajcie, prezentuje się złożony blat w całości. Jak możecie zobaczyć, to w sumie ten wzorek z tego drewna jest bardzo podobny do tego drewna. Kolory odrobinę się różnią, stół jest trochę jaśniejszy, ale nie uważam, żeby był to jakiś problem. Fajnie, że właśnie ten princik, że tak powiem, te słoje się zgadzają. Andrzeju, co teraz? Czy teraz już nogi? No, muszę dokręcić pozostałe śruby stelaża. Nogi i taka ta dodatkowa noga, która jest na środku pod spornikiem. Spornik się rozłoży cały blat. No i koniec. Ekstra. Ale strasznie długo to się wszystko składa. No Andrzej mówi, że takie średniawki te instrukcje, które przychodzą do tych nogi. Takie kurde, że nie wiem, dla geniusza jakiegoś, nie wiem. Obstawiam, że ci panowie, co to skręcają, jak się zamówi tę usługę, to mają gdzieś te instrukcje i napierniczają wkrętarką. Wszystko, jak się nie uda, to wybiera tę dziurę sobie obok, nie? No, jedna śruba na łeb się ukręcił. Wcale, no, nie używałem wkrętarki, więc mocno tego nie dobijam, a się ukręciła, ale mieliśmy gdzieś tam zastępczych. I dziura montażowa była też obok, więc sobie poradziliśmy tak, no, no. Na pewno było to super ekstra zabezpieczone w transporcie, w sensie te kartony.
bo wszystkie boki kartonów były włożone takimi cienkimi listewkami i było to fajnie dopasowane. W sensie IKEA też ma to super dopasowane, ona tam ma takie wypełniacze z takiego kartonu, a tu były takie jeszcze drewienka płaskie, nie? Jak są tyły szafki. Więc dbali o to naprawdę fest i spoko. To tak na plus. No. Dobra, lecimy z nogami, bo chcę to już skończyć. Co? No już się nagrywa. No to stół jest złożony. Jest ciężki w cholerę, jak ma tam wszystkie te rzeczy w środku. I pytanie, bo Kasia był, postawiła go tak, jak jest teraz. Dojdą tu dwa krzesła i tam dwa krzesła. Ale mi się wydaje, że optymalizacja jest taka, że nie codziennie mamy tyle osób tutaj, żeby go postawić długim bokiem do ściany i wtedy będą dwa krzesła na szczycie i dwa krzesła po długim boku. I dla mnie to jest nienaturalne, że ja miałabym tak jeść obiad z tobą. Dlaczego? Jak tak usiadam, to jesteśmy bliziutko siebie i naprzeciwko. No, a jak myślisz, że Sarmaci jedli na szczycie to honorowe miejsce gospodarne? No, to ja proponuję w ogóle, żebyśmy rozsunęli ten stół i ten, no to chodź, jak Putin z kumplami. No to chodź, miejsca, no po prostu. Tu ja wiem, w sensie jakby czaję, o czym Andrzej mówi, słuchajcie, ale dla mnie to jest jakieś nienaturalne. No jak nienaturalne? No stół dosunięty do ściany. Raz, dwa, trzy, cztery miejsca. Tak samo jak tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery miejsca. Dzień dobry w piątek. Słuchajcie, stół stoi i jednak stoi w tą stronę. Przestawiliśmy go wczoraj, pokazywałam wam to. Nawet nie wiem, tym dłuższym bokiem do ściany, ale wyglądał dziwniej. No i po lekkiej konsultacji też z sąsiadami i tak dalej stwierdziliśmy, że jednak staje tak, ale prawda jest taka, że nawet jakby konsultacji nie było, to jakby mi on źle wyglądał, więc i tak kazałabym go przestawić. Tutaj jeszcze jakiś taki drobny bałagan, ale no właśnie, mamy piąteczek i ja jestem, słuchajcie, po treningu i po wtorkowym jeszcze nie przestały mnie boleć nogi. Trzymam kamerę i mam problem, żeby trzymać rękę w górze, więc czuję, że po tym będą bolały mnie ręce. A chciałam wam pokazać, nie spodnie Andrzeja, które tu wiszą, tylko te pierdołki, które zamówiliśmy z Ikei. O Jezu, sorki, ale mam problem, słuchajcie, ze zginaniem nóg, więc ciężko mi się kuca. I to jest w sumie spoko, bo jest tanie, ale... Oj, odczepiłam. Najgorzej. O. Ale słuchajcie, kupiliśmy taką krateczkę, która jakby będzie nam robiła pięterko na tej macie, żeby więcej butów weszło. I ta krateczka nie jest za wysoka i tak sobie myślę, że chyba jednak to się lepiej sprawdzi, bo trochę pod innymi kątami można to ustawić. Nie jest wtedy aż tak wysoko jak to plastikowe, więc pewnie przejedziemy się w przyszłym tygodniu do Ikei, żeby coś takiego dokupić. Mam tu też drugą taką krateczkę i drugą matę. Jedną taką już mamy. No i co? I biorę się za to, żeby to poukładać. Ogólnie wypadałoby, słuchajcie, w domu zrobić jakieś takie lekkie porządki, bo w zeszłym tygodniu wyjechaliśmy i nie było za bardzo na to czasu. Dom był tak ogarnięty, tylko wiecie, z wierzchu. Więc tak, biorę się za porządki. Zacznę może właśnie od tych butów. Bo ogólnie, zanim biorę się za takie sprzątanie, typu wiecie, mycie łazienki i tak dalej, chciałabym, ponieważ mamy już wszystkie meble i mamy też już wszystkie gadżety, no prawie wszystkie, bo jeszcze te podpórki trzeba będzie kupić pod buty, ale mamy już te rzeczy, więc chciałabym sobie ustawić buty w szafie tak, jak one będą stały docelowo. Zobaczymy, czy mi się uda. Także co, biorę się do pracy. I tak prezentuje się szafeczka z butami. Te plastikowe, tanie cuśki będzie można kupić i postawić tutaj na nasze buty, których używamy, jakby wiecie, rzadziej i mogą być tak zestakowane, bo tu się mieszczą, jak widzicie, nawet Adidasy, więc spoko. Ogólnie chyba nie szłabym jednak w kupywanie tych rzeczy za bardzo, dlatego że no jak postawię ten stojaczek tu, to już się tak robi wysoko, więc chyba przeginka. I tak dużo butów się tu mieści. Część butów, jak widzicie, pozostała w kartonach. I puste kartony, bo przecież nie, jakby mam dużo miejsca, więc mogę je sobie na razie schomikować.
wrzuciłam tutaj. Gdyby na zimę przyszło mi do głowy jednak schować wszystkie te buty takie okołoletnie do szafy. Tak, czy ty się będziesz nim chwalił? Dawaj. Nie pokazuj tylko łóżka, bo... Ale tu, zobacz. Rozwalone. Jest nasza taka półeczka z Ikeły. No i sobie stoi na nim Apple TV. No, odłożyłem piloty, ale no. Działa. Andrzeju, a co się miało dziać z tym rzutnikiem? Miał się chować, ale potem byśmy musieli go za każdym razem, a włączamy go codziennie, wysuwać, więc... Stawiam, stoi taki, wysunięty. No. Żyćko. Żyćko. Także tak. Szafeczka ogarnięta, tutaj jedne buty out. Jest nawet miejsce jeszcze dla ludzi, gdyby ktoś przyszedł i potrzebował. Także spoko. Jedno takie bym sobie właśnie dokupiła, żeby postawić też tu obok. Ale tak poza tym to kupiłabym jeszcze raz, dwa, trzy, no pewnie jakieś trzy czy cztery te szare i myślę, że to styknie. Wiecie, jakby... I problem jest taki, że jak typowa kobieta, na lato mam bardzo dużo butów. Mam buty beżowe, mam buty czarne, mam buty z odkrytymi paluszkami, z zakrytymi paluszkami. Buty jakieś takie, wiecie, wyjściowe na obcasie, takich butów, których się rzadko używa, mam niestety całkiem sporo. Nie kupuję już takich, żeby była jasność. Mam je już te same od lat, ale no mam je. No i wiecie, jakby mimo, że bardzo rzadko ich używam, no to je trzymam, bo są w dobrym stanie, a czasem się przydają. Więc to nam robi lekki bałagan. I to chyba tyle, moi drodzy, w tym filmie. Dużo się działo, było łóżko, była konsola. A no i już wiemy, słuchajcie, że we wtorek przyjdzie nasz kolejny mebelek. Ale to powinno być najmniejsze do składania. W sensie tak, no, objętościowo też najmniejsze. Ale nie było źle, w sensie... Czy bym zapłacił komuś za to, żeby to złożył? No pewnie jak panowie przychodzą w dwójkę czy w trójkę i mają płacone za godzinę, to pewnie napiprzają to wkrętarkami jak idzie, nie? No ale no właśnie wkrętarkami, a w instrukcji jest, że wkrętarka nunu. No. Ale dało radę, w sensie instrukcja z małymi tam przeszkodami, ale Katarzyna pomogła, więc musicie się zaopatrzeć w partnera. Zresztą w Ikei jest napisane, że jest taki ludek zawsze, jest taki myślący i pokazane, że albo ma iść do kogoś, albo dzwonić na infolinię, więc moim partnerem w zbrodni była Kasia. Tak, także tak, dobrze moi drodzy, kończymy tego vloga, bo nie mam siły dłużej trzymać kamery. Bardzo wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W ogóle musimy się coś postarać, bo wybiło nam 1000 subskrypcji. Podsumowanie mieszkania z nowymi mebelkami. Woo! Więc no właśnie, może zrobimy taki film, ale to jeszcze chwilka. Jeszcze niech ten stolik przyjdzie. Ale w sumie Andrzej z podsumowaniem to by wypadało jeszcze na krzesła poczekać. To 1000 już wybił na początku, pod koniec zeszłego miesiąca. My będziemy czekać do sierpnia z filmem. Nie. Coś pomyślimy, moi drodzy. Coś pomyślimy, bo taki prezencik już mam. Także tak. Dobrze. Zmykam. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!